Na terenie parafii świętego Franciszka z Asyżu, tuż przy kościele, powstaje hospicjum stacjonarne. Hospicjum buduje Stowarzyszenie Hospicjum Domowe świętego Franciszka z Asyżu. W czwartek można było wejść na teren budowy i zobaczyć, jak postępują prace. Budowa jak idzie, to można się przekonać. 10 miesięcy temu była tylko trawa. 1 lipca wjechała pierwsza maszyna, wykopała pierwszy dół, potem było uroczyste wbicie pierwszego szpadla. Po 10 miesiącach widzimy już właściwie budynek prawie że w stanie surowym. Zamkniemy go, mam nadzieję, w tym roku oknami i dachówkami, które w tej chwili się kładą już tutaj na dachu. Myślę, że to jest najważniejsze, co w tym roku uda nam się zrobić. Oczywiście wszystko dzięki sponsorom, a tymi sponsorami to są zwykli ludzie. Najwięcej oczywiście środków pochodzi z tych 1% wpłat z tytułu podatku dochodowego, z zbiórek w Dniu Wszystkich Świętych czy w czasie Pól Nadziei, które się odbywają już od 4 lat w Szczecinku, a coraz od tego roku także w okolicznych miastach w powiecie szczecineckim. Zainteresowanie może akurat w tej chwili nie jest duże, jest godzina druga i na początku było więcej trochę odwiedzających, natomiast w ogóle czujemy duże zainteresowanie poprzez czy to ilość wejść na stronę internetową, czy no wręcz ilość wpłat, które co roku ich ilość jest coraz większa. Mówię o tych wpłatach z tytułu podatku dochodowego. Jak bardzo potrzebna jest ta placówka w Szczecinku? Pan jest lekarzem, no najlepiej pan chyba wie. No można powiedzieć bardzo, bo gwoli przypomnienia, jest to placówka, która będzie służyła pacjentom umierającym z powodu choroby nowotworowej. To nie jest dom pomocy społecznej, przytułek czy coś takiego, tylko szpital dla ludzi umierających z powodu choroby nowotworowej. Czyli tu będą leżeć pacjenci, z którymi przede wszystkim ich otoczenie no, ma wielki problem podczas tych ostatnich dni, kiedy nie jest w stanie w warunkach domowych zapewnić im komfortu umierania. Wiem, że to jest takie może dziwne słowo, bo tu jak mówić o komforcie w czasie umierania. Wiadomo, kiedy jest okres, kiedy największym problemem jest ból, kiedy są jeszcze inne problemy w różnych wymiarach. W tym miejscu będzie można to wszystko opanować, ogarnąć. To będzie miejsce, w którym będzie można zasięgać konsultacji u pacjentów, którzy będą w domu. Tak? Nie zaraz każdy, kto ma chorobę nowotworową, musi leżeć w hospicjum. Mamy nadzieję, że to będzie takie miejsce, które będzie ogniskowało te wszystkie problemy i gdzie będą zebrani ludzie, którzy będą chcieli te problemy rozwiązywać. Będą potrafili przede wszystkim te problemy rozwiązywać. W tej chwili jest to mocno rozproszone, tym się zajmuje w tej chwili opieką nad chorymi z nowotworami. Zajęci są przede wszystkim lekarze rodzinni i pielęgniarki środowiskowe. I sami wiemy, sam jestem takim lekarzem, wiemy, jakie są duże problemy w tym okresie. Nie tylko dla rodziny, dla otoczenia pacjenta, ale także dla sprawujących nad tymi pacjentami opiekę lekarzami, pielęgniarkami. Dlatego żywimy wielką nadzieję, nie tylko my zresztą, ale jak widzę po zainteresowaniu mieszkańców nie tylko Szczecinka, ale okolic, że to miejsce spełni właśnie takie oczekiwania, że tu będzie można uzyskać najlepszą czy poradę, czy wręcz umieścić pacjenta, z którym po prostu najzwyczajniej sobie nie damy rady w domu. A jak pan uważa, czy samorządy powinny pomagać w budowie, czy później utrzymaniu tego hospicjum? Przyznam, że nie znam dokładnie zadań samorządów w tym zakresie, dlatego nie potrafię na pana pytanie precyzyjnie odpowiedzieć, bo samorząd powinien się zajmować wtedy, kiedy mieści się to w zakresie działań tego samorządu, czy to miejskiego, powiatowego, czy wojewódzkiego. Dlatego no, nie powiem, czy powinny, czy nie powinny. Raczej się zastanówmy, czy
samorządy są zobowiązane na mocy obowiązującego w Polsce prawa. Nie wiem, proszę, nie potrafię w tej chwili tego powiedzieć. Natomiast wiem, że można przynajmniej takie inicjatywy wspomagać i czujemy poparcie samorządów, chociażby czy w postaci kwot pieniężnych przekazywanych, czy poparcia w trakcie zbiórek pieniężnych. Pamiętamy wszyscy zbiórkę podczas Dnia Wszystkich Świętych, gdzie zebraliśmy kwotę, o której w ogóle nie marzyliśmy nawet. Liczyliśmy na połowę z tego w najśmielszych snach, a tymczasem udało się zebrać w przeliczeniu na mieszkańca Szczecinka tyle, co w Polsce podczas zbiórki na w trakcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dlatego jest to, uważam, wielki sukces. I tu jak najbardziej spotkaliśmy się z olbrzymim poparciem samorządu. To jest też bardzo ważne. To hospicjum, jeżeli budowa zostanie dokończona, docelowo ma liczyć 15 miejsc. Podobno Narodowy Fundusz Zdrowia przewiduje dopłaty dla tylko sześciu takich miejsc. Jak pan uważa, czy wtedy hospicjum byłoby w stanie funkcjonować? Oczywiście zapotrzebowanie w Szczecinku jest o wiele większe, nie 6 miejsc, i myślę, że to też zostanie w ciągu działania hospicjum, w najbliższych latach działania hospicjum, niejako wyrównane czy tam dostosowane do zapotrzebowania, ponieważ ci, którzy zarządzają placówkami służby zdrowia, ochrony zdrowia, wiedzą, że na początku jest to tak, tutaj na przykład 6 miejsc, potem trzeba wykazać, że zapotrzebowanie jest większe, w następnym roku będzie 7 czy 8 i tak. Nasz jedyny w tej chwili monopolistyczny płatnik dojdzie do kwoty taką, jaka jest potrzebna tutaj na tym terenie. My to musimy sami w jakiś sposób udowodnić, że takie jest zapotrzebowanie, poprzez to, że będą tutaj pacjenci, że będziemy wykazywać ich obecność. Oczywiście na początku będzie się to wiązało w najzwyczajniej w świecie ze stratami, czy z koniecznością szukania płatników alternatywnych. No tymi płatnikami będą po prostu, no tak jak teraz w trakcie budowy, tego też nie sponsoruje żaden fundusz czy żadna instytucja, tylko jest to pospolite ruszenie właściwie mieszkańców tutaj okolicznych. To jest inicjatywa obywatelska, można tak to nazwać. Ale co, jest pan optymistą, to wszystko chyba się skończy pomyślnie. No gdybym nie był, to bym się tym nie zajmował. Zresztą jest wiele inicjatyw, czy w mieście, czy w powiecie, które przecież nie przynoszą żadnych zysków, a które muszą być rozpoczęte, kontynuowane. No, nie będę ich wymieniał, każdy wie, że są przecież instytucje, które no, muszą funkcjonować. Mnie się nie zastanawia, czy do komunikacji miejskiej się dopłaca, czy ona zarabia. Wiadomo, że komunikacja być musi. Czy choćby takim przykładem jest schronisko dla zwierząt? No, jest, no to też jest instytucja potrzebna, bo nikt nie chce z nas, żeby zwierzęta żyły w jakichś nieludzkich warunkach, żeby błąkały się po ulicach, tylko były w jakichś dla nich odpowiednich warunkach i wszyscy zdają z tego sprawę i nie ma żadnych jakichś przeciwwskazań do tego, żeby taka inicjatywa, mimo że nie przynosi zysków, no bo nie słyszałem, żeby tego typu inicjatywy przynosiły zysk, a też się opierają na wolontariacie, na dopłatach, na czy wręcz przekazywanych pieniądzach z samorządu właśnie. No, jesteśmy pełni optymizmu, a przynajmniej jestem, widząc zaangażowanie pana księdza proboszcza, także czekamy na dokończenie tej inwestycji, a na pewno sponsorów i tych, którzy pomagają, nie braknie. No, niektórzy twierdzą, że jesteśmy postrzeleni. No, nie, no niech tak zostanie, ale takich postrzeleńców potrzeba. No i życzymy sobie, żeby takich postrzelonych było więcej. Dziękuję. Maja 1791 roku uchwalono w Warszawie pierwszą w Europie i drugą w świecie konstytucję. Data ta w Szczecinku ma szczególne znaczenie. 3 maja 1946 roku działacze PSL zorganizowali wielką manifestację, która przerodziła się w demonstrację przeciwko władzy komunistycznej. Na organizatorów demonstracji spadły potem srogie represje. Ich pamięć uhonorowano
tablicą na Placu Wolności. W czwartek 3 maja na Placu Wolności o godzinie 12 została odprawiona uroczysta msza za ojczyznę. W czasie homilii ksiądz Arkadiusz Jędrasik skrytykował rządzących, że mamią pustosłowiem, a w świecie liczy się tylko kariera i kasa, honor, obowiązek i przyzwoitość znane są tylko z książek. Do homilii odniósł się burmistrz Jerzy Hardy Douglas, który stwierdził, że homilia zamiast łączyć, dzieliła. Po mszy pod tablicą upamiętniającą ludowców złożono kwiaty, a homilię i wystąpienie burmistrza nadamy w dalszej części programu. Dziś punktualnie o godzinie 9 rozpoczął się egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Dziś oprócz zadań zamkniętych maturzyści musieli napisać pracę na jeden z dwóch tematów. Porównanie stronnictw na balu u senatora z trzeciej części Dziadów Mickiewicza oraz charakterystyka bohaterek Lalki, Prusa i Ludzi Bezdomnych Żeromskiego, czyli Izabeli i Joanny. Szczecineccy maturzyści twierdzą, że tematy nie były trudne. I jaka była ta dzisiejsza matura, ten egzamin z języka polskiego? Trudny? Podobno łatwy. Wydaje mi się, że pierwsza część była naprawdę prosta, a druga no to... Zależy. A coś Was zaskoczyło w tym egzaminie dzisiejszym? Trudne lektury. Tak, lektury były trudne. Takie najgrubsze raczej. Tak. Dziad był tak i Lalka. Tadeusz, Lalka. Mhm. A co, a lektury czytałyście w ciągu tych 3 lat nauki tutaj? Oczywiście, że tak. A kolejny egzamin, matematyka jest obowiązkowa. No i jak przed tym egzaminem się czujecie? Boimy się strasznie. Najbardziej. Tak, to jest najtrudniejszy egzamin zdecydowanie. A wy humanistki, tak? Tak. A później jakie egzaminy? Język angielski, WOS. Znaczy... Później to już tam indywidualnie. Języki obowiązkowe są. A wybieracie się na studia, czy idziecie do pracy? Jak to z Wami dalej będzie? Ja na studia, idę na AWF. My jeszcze dokładnie nie wiem, ale też studia. Na pewno coś będziemy studiować. Też. Czyli jeszcze jesteście niezdecydowane, ale coś wybierze. Pójdzie. Poczekajmy na wyniki. A przed tym egzaminem, przed maturą, myślałyście, że to będzie jakieś takie wielkie przeżycie, wielki stres? Jak to było naprawdę? Ja myślałam, że będzie dużo większy stres, a tak naprawdę jego prawie nie ma. Czyli to jest tak jak normalna, zwykła klasówka w ciągu roku? No chyba nie, mi się wydaje, że nie aż tak. Większość mieliśmy tyle tych próbnych matur, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, dobrze przygotowani. A szkołę tą swoją, ten popularny ekonomik, jak oceniacie? Czy ona dobrze przygotowuje do matury, czy warto było się tutaj uczyć? Jak ktoś chce, to na pewno zostanie dobrze przygotowany. A jak nie, to... Trzeba mieć chęci. Właśnie. Ambicje. Przed chwilą wyszliście z sali egzaminacyjnej. Jak było? Spodziewaliście się trudniejszego egzaminu z języka polskiego? Jaki on był? No mi się wydaje, że akurat taki w sam raz był. Tematy nie były jakoś super trudne, tak jak w poprzednim roku. Nie były też jakieś łatwe, takie no bardzo optymalne. Ale przygotowaliście się akurat, przewidzieliście, czy nie wiem, nauczyciele przewidywali, że takie tematy i ta problematyka może być poruszana w czasie tego egzaminu? No ogólnie to ciężko jest przewidzieć jakikolwiek temat. Jest to utajnione, wiadomo, matura. No ale były, no dziady akurat były i ludzie bezdomni, Lalka. No nauczyciele przewidywali, że mogą być te takie główne lektury. Nigdy nie ma tych takich mniejszych, jakichś kilkustronnych, więc przygotowaliśmy się z tego. No a jak to było? To był duży stres dla Was? Bardzo to przeżywaliście, ten egzamin? Jak oceniacie? Nie, chyba nie. Już większy stres miałem jak na egzaminie na prawo jazdy, tak naprawdę. Jakoś w ogóle się nie stresowałem do tej matury. Czyli to łatwy egzamin i nie takie wielkie przeżycie, jak niektórzy mówią, że to jest ogromny stres. No, tak, chyba tak. Naprawdę, bo... Znaczy, bałem się w sumie z polskiego matury, ale... Była w miarę łatwa, mi się wydaje, w tym roku. W tamtym roku była trudniejsza, chyba, według mnie.
A jak z matematyką? Następny egzamin z matematyki dacie sobie tak radę łatwo jak z polskim? Na tym będzie większy stres po prostu. No, ale my ogólnie jesteśmy z klasy matematycznej, także miejmy nadzieję, że mniej się boimy matematyki podstawowej, nie? Zależy jak z rozszerzoną. A jaką zdajecie? Podstawową czy rozszerzoną? Rozszerzoną i obie trzeba zdawać. Znaczy jedną zdajemy obowiązkowo i drugą wybieramy sobie po prostu jako dodatkowy. A pozostałe egzaminy, z czego będziecie zdawali? No jest angielski, ja akurat jeszcze dodatkową geografię piszę i dwa ustne, język polski i angielski. Ja mam dodatkową chemię podstawową. A jeszcze was? Ja to angielski rozszerzony jeszcze dodatkowo. Ale to chyba nie będzie trudny egzamin, bo tutaj ten poziom chyba nauczania języka angielskiego dosyć dobry jest w waszej szkole. Tak, na pewno. A co po maturze? No jeżeli oczywiście zdacie, co studia dalej, czy praca? Tak, studia, Poznań. No ja najlepiej. Zamierzam właśnie na Politechnikę iść na kierunek geodezji. Nie wiem jak pójdzie, ale zobaczymy. No, a ty? Na informatykę, na Politechnikę. Na... Ja, Szczytno albo Poznań. To Szczytna to szkoła policyjna, ale bardziej chyba do Poznania pójdę na uniwersytet, bo tam do Szczytna to się raczej trudno dostać, ale spróbuję. Na pewno. No ja podobnie jak kolega też do Szczytna, chociaż to będzie właśnie ciężko, a jak nie, no to do Szczecina też na obronę narodową, coś podobnego. Bezrobocie na terenie powiatu utrzymuje się na wysokim poziomie, mimo iż środki na aktywne formy zwalczania bezrobocia zostały mocno ograniczone. Na terenie powiatu prowadzone są szkolenia osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, absolwentów wyższych uczelni. Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku prowadzi różne działania, aby aktywizować osoby bezrobotne, aby znaleźć dla tych osób zatrudnienie. Doskonale wiemy, w jaki sposób pracuje Powiatowy Urząd Pracy, ale również Starostwo Powiatowe w Szczecinku stara się propagować i współuczestniczyć w różnych zewnętrznych inicjatywach, które mogą poprawić naszą sytuację na naszym lokalnym rynku pracy. I tak chciałam Państwa poinformować, przede wszystkim osoby bezrobotne, które chciałyby zdobyć dodatkowe kwalifikacje, że Przedsiębiorstwo Organizacji Wdrożeń AIA, Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Informacyjnej i Medialnej organizują szkolenie dla osób bezrobotnych. Kto może wziąć udział w tym szkoleniu? Przede wszystkim to szkolenie jest skierowane do osób młodych w wieku 21-25 lat, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo. Są to absolwenci oraz studenci studiów zaocznych na kierunkach technicznych i ścisłych. I osoby, które oczywiście zamieszkują teren województwa zachodniopomorskiego. A czego dotyczyć będzie to szkolenie, jaka jest jego tematyka? A szkolenie, o którym rozmawiamy, jest bardzo ciekawe, bo organizatorzy proponują szkolenia m.in. w zakresie systemów IT w przedsiębiorstwie, szkolenia menedżerskie oraz warsztaty interpersonalne. Ponadto należy dodać, że uczestnicy szkoleń otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci zwrotów kosztów podróży, refundację kosztów opieki nad osobami zależnymi oraz płatne 3-miesięczne staże. Także na pewno warto skorzystać z tej propozycji, z tych szkoleń. Chętni, gdzie mogą się zgłaszać i do kiedy można zgłaszać akces na to szkolenie? Wszelkich informacji osoby zainteresowane, osoby o profilu, o którym wspomniałam, mogą szukać wszelkich informacji oczywiście na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Szczecinku www.powiat.szczecinek.pl oraz na stronie www.cc.edu.pl, zakładka kursy i studia podyplomowe. Natomiast rekrutacja trwa do 14 maja 2012 roku. Ja również tylko dodam, że program i cały projekt jest współfinansowany ze środków programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Robert Górski, Przemek Borkowski, Mikołaj Cieślak, Rafał Zbieć i Agata Załęcka, czyli Kabaret Moralnego Niepokoju w Szczecinku. Kabaret Moralnego Niepokoju po raz kolejny zagości tutaj na deskach Kina Wolność, ale oczywiście z nowym spektaklem, z nowym repertuarem, który się nazywa Galacticos. Oczywiście mamy jeszcze troszkę biletów, zapraszamy serdecznie. O godzinie 17.30 i o 20.00 będą te dwa spektakle. Nie zabraknie na pewno dobrego humoru, bo ten kabaret go zawsze nam dostarcza i już to udowodnił, będąc dwa lata temu w Szczecinku na kabaretonie. I nie tylko, bo byli również w Kinie Wolność, tak jak wspominałem. Zapraszamy serdecznie 7 maja na 17.30 na 20.00 tutaj do Kina Wolność, a bilety oczywiście w kasie Kina Wolność w cenie 60 zł.
I na koniec kilka zaproszeń. W sobotę o godzinie 13 w hali Osiru przy ulicy Wiatracznej w Szczecinku zostanie rozegrany turniej siatkówki mężczyzn z okazji podsumowania mijającego sezonu. W zawodach wezmą udział SPS Epigon Słupsk, Gryz Paseo Szczecinek, MKS Gryf Szczecinek. Również w sobotę Daszbur Szczecinek zagra z Wybrzeżem Biesiekierz. Początek meczu o godzinie 17.30. W niedzielę na lotnisku w Wilczych Laskach o godzinie 10.00 rozpocznie się 10. zlot SCS Klubu. Będzie to wielka gratka dla fanów motoryzacji. I to już wszystko w aktualnościach, a tuż po aktualnościach zaproszę Państwa do obejrzenia relacji z obchodów święta 3 maja w Szczecinku. Uroczystości odbyły się na Placu Wolności.